Kochani, może jesteśmy zaskoczeni, że w niedzielę zamiast tych zwykłych czytań i formularzy mszalnych z kolejnej niedzieli okresu zwykłego, przypominam, że czytaliśmy 6 rozdział Ewangelii świętego Jana, czy fragmenty listu świętego Pawła do Efezjan, ten wielki duchowy traktat o Eucharystii. Przerywamy go, nie dokończymy i obchodzimy dzisiaj uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Może to jest zaskoczenie, może trzeba poszukać jakichś wytłumaczeń, ale może to i dobrze, że w ten dzień przeżywamy to, co dla nas, Polaków, dla naszego Kościoła jest bardzo ważne. Mówimy Jasna Góra, duchowa stolica Polski. A w tym szczególnym roku, gdy tak wiele mówimy o naszej ojczyźnie, o niepodległości, chyba warto pamiętać, żeby Maryi dziękować, ale ciągle prosić o to, by w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych relacjach panowała wolność. Bo dzisiaj tak łatwo nam zatracić jest wolność. Może nie tą zewnętrzną, o którą, miejmy nadzieję, starają się przywódcy naszego państwa, kraju, ale tak łatwo zatracić wolność serca. Tak łatwo żyć w niewoli grzechu dzisiaj. Niejednokrotnie nie spostrzec nawet, że nie jestem już człowiekiem wolnym. Jasna Góra to miejsce, gdzie każdy z nas z pewnością był. Znak Bożej opieki, znak tego, że bycie człowiekiem wiary to także zadanie. Jestem, pamiętam, czuwam. W szczególny sposób może warto przypomnieć sobie dzisiaj te rozważania apelu jasnogórskiego z 1991 roku, gdy odbywały się Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze ze świętym Janem Pawłem II. Niesamowite przemówienie, rozważanie tych trzech prostych słów. Jestem, pamiętam, czuwam. I tradycyjnie w tę uroczystość czytamy początek drugiego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Nazywamy go Wesele w Kanie Galilejskiej. Wesele to rodzinna uroczystość. To taka podpowiedź dla nas, szczególnie, że w tych dniach w Dublinie w Irlandii odbywa się 9. Światowe Spotkanie Rodzin. Ta dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, że warto zatrzymać się nad tematyką rodziny dzisiaj, tego naszego wieczoru. Bo wesele to rodzina. Zaproszono. Kogo się zaprasza na wesele? Najbliższych, przyjaciół. Była tam Matka Jezusa. Zaproszono Jezusa i Jego uczniów. Rodzinne święto. Radość. Ale dobrze wiemy dzisiaj, i to nie trzeba głębokiej jakiejś diagnozy stawiać, że dzisiaj rodzina jest w wielkim kryzysie. I troszkę ta dzisiejsza Ewangelia nam o tym mówi. O kryzysie, o braku. O tym, że to wesele niby jest, ma być pełne radości, a brakuje wina. Symbol czegoś, co jest konieczne do tego, by te wesele się udało. W naszych rodzinach czegoś brakuje. Brakuje wina. Brakuje Boga często, wspólnej rozmowy, uważności na siebie, troski o siebie, odpowiedzialności. Brakuje Ducha Świętego. Zobaczmy, że znak, który czyni Jezus, który pod koniec Ewangelista podsumuje, objawił swoją chwałę, uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ten znak nie dokonuje się w sytuacji sukcesu.
w sytuacji takiego ludzkiego szczęścia i samowystarczalności. Ale Jezus dokonuje znaki wtedy, gdy człowiek jest w potrzebie, gdy rodzina jest w potrzebie, gdy jest sytuacja kryzysowa. Zobaczmy, że nawet weselnicy nie uświadamiają sobie tego kryzysu. Jak często w naszych rodzinach kryzys uświadamiamy sobie w sytuacji, gdy są papiery rozwodowe w sądzie. Gdy jest już za późno, jak to mówimy. Już nam się nie chce budować, walczyć, przekonywać, rozmawiać, słuchać. Maryja swoją intuicją Jezusowi podpowiada: dzisiaj rodzina jest w kryzysie. Polska rodzina jest w kryzysie. I nie chodzi o to tylko, by poprawić warunki materialne polskich rodzin, co myślę, że widzimy, że jakoś się dzieje. Ale z drugiej strony warto i trzeba zawalczyć o kondycję duchową. O to, by nasze rodziny, jak to często powtarzał sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, były silne Bogiem. To jest coś bardzo ważnego. Przed światowym spotkaniem rodzin papież Franciszek na Twitterze, Twitter to jest taki komunikator internetowy, napisał proste zdanie: rodzina jest miejscem, gdzie buduje się nadzieję. Rodzina jest miejscem, gdzie buduje się nadzieję. I może warto wziąć to pierwsze proste zdanie papieża pod rozwagę, czy w mojej rodzinie buduje nadzieję. Czy moja rodzina jest miejscem, gdzie rodzi się nadzieja, gdy tę nadzieję zdobywam? Popatrzmy, jak często nie potrafimy tego, nie walczymy o nadzieję, nie podtrzymujemy tej nadziei w drugim człowieku. To jest zadanie rodziny, matki, w stosunku do dzieci, by pokazywać im piękno życia, by odrywać im horyzonty. Kochani, dzisiaj byłem na długim spacerze. Oglądałem Turzyn i okolice. Spotkałem wiele, jak to w sobotę często, rodzin z dziećmi. I lubię czasami podsłuchiwać ten styl rozmowy. Smutne są te rozmowy. Jedna matka żaliła się koleżance, która idzie obok, bo ta moja dziewczynka uderzyła mnie 2 razy balonikiem. Ona mnie w ogóle nie słucha i to ja szła z tym balonikiem, gdzieś tam dostała na jakiejś zabawie. Ciągle jakieś pretensje, ciągle żale, ciągle jakieś krytyczne uwagi. Jesteś fajtłapą, nie radzisz sobie, ile razy ci mówiłem i tak dalej, i tak dalej. Dzieci strofowane, dzieci, które po prostu walczą też o swoją pozycję, pokazują swoją władzę. Nie umiemy spędzać czasu razem. Nie umiemy rozmawiać ze sobą. Nie umiemy budować nadziei w sobie, między nami, w drugim człowieku. Zobaczmy, że ta intuicja papieża Franciszka dzisiaj bardzo wiele nam podpowiada. Czy ja buduję nadzieję? Czy ja odkrywam nadzieję w rodzinie, w drugim człowieku, który Bóg postawił na drodze mojego życia? I druga myśl na ten dzisiejszy wieczór, bo dobrze wiemy, że papież Franciszek dopiero co wylądował w Dublinie. Ten rytm spotkań Światowych Dni Rodzin, dopiero papież wejdzie dziś wieczorem i jutro. A więc jutro będziemy mogli śledzić, co powiedział. Myślę, że ważne słowa padną także dla nas. Szukajmy tych słów, szukajmy tych podpowiedzi papieża. Ale znowu, lecąc samolotem, jak ma w zwyczaju, spotkał się z dziennikarzami i znowu jedno zdanie chcę zostawić. Papież powiedział: lubię być z rodzinami. Lubię być z rodzinami. I to nie jest tylko takie, by się wydawało, banalne stwierdzenie. Ale ja rozumiem to jako pewien program duszpasterski. Często dzisiaj rodziny czują się zostawione sobie, jakby poza Kościołem.
często nie umieją nawet przyjść i szukać formacji, rady, mądrości i osoby duchownej. I z drugiej strony, że często my duchowni nie wiemy, jak bardzo możemy się nauczyć bycia księdzem, osobą zakonną od rodzin, patrząc, jak rodzice wychowają dzieci, z jaką cierpliwością powtarzają często miliony razy te same uwagi. Ktoś kiedyś powiedział mądrze, że ksiądz powinien się formować w rodzinach i rodziny powinny się formować z księżmi. Lubię być z rodzinami przed lądowaniem w Dublinie, powiedział papież Franciszek. Pewien styl kościoła. Kościół, który nie tylko z ambony ma mówić prawdy, jak rodzina ma wyglądać, ale być bliżej, być otwartym na spotkanie. I też rodziny, żeby nie myślały, że ostatnim momentem, gdzie są obecni w kościele, jest sakrament małżeństwa, konfetti, dywany i ochy i achy, a potem jest szara rzeczywistość. Kościół tak naprawdę nie ma dla nich żadnej propozycji, bo wszystkie te propozycje są chybione, niedostosowane, nie na czasie, spóźnione. Możemy znaleźć wiele odpowiedzi. Kana Galilejska to miejsce, gdzie się budzi wiara. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Kana Galilejska to miejsce, gdzie się rodzi nadzieja. Bo są te dwie rzeczywistości, czy nawet byśmy powiedzieli trzy. Wiara, nadzieja i miłość, które mówią o tym samym tak naprawdę. Pokazują coś nadprzyrodzonego w naszym życiu, co otrzymaliśmy od samego Boga na Chrzcie Świętym. W naszych rodzinach ma się rodzić nadzieja, wiara, miłość. Prośmy więc wraz z Maryją, tą świętą niewiastką wrażliwą na problemy człowieka, na problemy rodzin. Zawierzajmy nasze rodziny, zawierzajmy naszą formację duchową. Prośmy, aby nam pokazywała, gdzie są prawdziwe problemy, byśmy umieli z Bożą łaską pozwolić Jezusowi działać i dokonywać wspaniałych znaków pośród nas. Amen.